Witam Państwa na otwarciu kolejnej wystawy czasowej w naszym muzeum. Szczególnie miło mi powitać Panią Burmistrz Teresę Substyk. Oraz Panią Skarbnik, Panią Alinę Kowalską. A także witam gości z Bydgoszczy, z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, ponieważ nasza dzisiejsza wystawa jest, można powiedzieć, współorganizowana przez dwie instytucje, czyli przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i przez nasze Muzeum Solca. Witam Panią Karolinę Kawczyńską, zastępcę dyrektora. Witam Panią Luizę Pawlacz, która ma związki z Solcem. Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i jest kierowniczką działu zabezpieczenia zasobów archiwalnych. No i witam też gościa wyjątkowego, pana Krzysztofa Klapkę, który jest kierownikiem działu popularyzacji zasobów, a także pomysłodawcą naszej dzisiejszej wystawy. Bo na ogół jest tak, że większość wystaw, które powstają w naszym muzeum, to są wystawy, które zostały wymyślone w Solcu i zostały przez nas zorganizowane. Natomiast tą wystawą było trochę inaczej. Powiem dokładnie, jak to było. Jakiś czas temu, będąc, już nie pamiętam nawet służbowo, czy prywatnie, w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, zostałem przez pana Krzysztofa zaczepiony. I panie Rafale, przecież tyle lat już współpracujemy, tyle wspólnie jakichś ciekawych rzeczy związanych z Solcem udało się znaleźć, pokazać, że można by z tego zorganizować osobną wystawę. No i mnie w sumie też dwa razy nie trzeba było tego mówić, bo pomysł był świetny. No i zaczęliśmy go realizować. Także pozwólcie Państwo, że teraz oddam głos pomysłodawcy naszej wystawy. Dziękuję bardzo. No faktycznie pomysł wystawy narodził się sam, niejako, bo tyle tych wystaw, które zostały zorganizowane przez Muzeum Solca, chcieliśmy tutaj wraz z panem dyrektorem współpracować. No i takiego pięknego dnia, już nie pamiętam, jaki to był dzień, nieważne, słoneczny, pochmurny, nieistotny. W każdym razie naszła taka myśl, że no tyle tych wystaw tutaj robicie, gdzie wykorzystywane są te nasze materiały jako część jakiejś większej całości, jakiejś wystawy, to może z tych materiałów zrobimy jedną oddzielną wystawę. No, długo faktycznie trzeba było namawiać. Udało się, czego efekt widzimy tutaj na salach wystawowych. Ale nie tylko na tych dwóch salach wystawowych, na tej wystawie czasowej, którą dzisiaj otwieramy, ale także na wystawie stałej, która jest w sąsiednich pomieszczeniach. Także zauważyłem nasze materiały, które są eksponowane na stałe, za co oczywiście jesteśmy jako instytucja wdzięczni muzeum. I cieszymy się, że takie miasto jak Solec może dzięki archiwum pochwalić się swoją historią, może zainteresować dziejami dawnymi nie tylko osoby starsze, ale także młodzież. I fajnie, że takie muzeum to istnieją, robią takie wystawy. Mam nadzieję, że za przykładem Solca pójdą także inne ośrodki. No ale to już powiedzmy, jak wiemy, może Państwo się orientujecie, jesteśmy w trakcie przeprowadzki na nową siedzibę i tego typu inicjatywy to spadają nam troszeczkę z nieba, bo nie możemy wystawiać materiałów archiwalnych u siebie w domu, bo na razie go troszeczkę tak nie mamy. No ale od przyszłego roku także zapraszamy do nas. Na pewno pomyślimy, żeby ciekawe dokumenty także Solca Kujawskiego może także będziemy wystawiali już na naszej sali wystawowej, w naszej nowej siedzibie przy ulicy Karłowicza 17. Co do wdzięczności, to jednak przede wszystkim my jesteśmy wdzięczni za tą zawsze życzliwą i elastyczną pomoc. Proszę Państwa, może powiem kilka słów o tej wystawie, bo zastanawiając się, jak to ma być zaprezentowane, postanowiłem, że stawiamy na jakość, a nie na ilość, czyli nie będzie dużo dokumentów, których nikt nie będzie w stanie przeczytać, bo będą za małe powiększenia, tylko zrobimy tak, żeby były to duże kopie tych dokumentów, tak żeby każdy z nas mógł jakby samodzielnie spróbować odcyfrować, co tam jest napisane.
Najstarsze archiwalia, które pokazujemy na naszej wystawie, oczywiście w formie fotokopii, to są pieczęcie książąt kujawskich. I tutaj klucz wzięliśmy taki, rodzina naszego księcia Przemysła. Czyli zaczynamy od jego pradziadka Konrada Mazowieckiego, poprzez jego dziadka Kazimierza Kujawskiego. Bardzo ważna postać dla dziejów Sądza. Prawdopodobnie właśnie, znaczy z czasów panowania Kazimierza Kujawskiego pochodzi pierwsza wzmianka o naszym Sądzu, jeszcze nie mieście, tylko osadzie nadwiślańskiej. Więc prawdopodobnie właśnie w czasach Kazimierza Kujawskiego Sądz powstał. Potem mamy rodziców księcia Przemysła, czyli Ziemomysła oraz dosyć takiego nieszczęśliwego księcia Kujawskiego, trzeba powiedzieć, oraz jego małżonkę Salomę Pomorską. Na tej trzeciej planszy jest pieczęć najbardziej znanego stryja naszego księcia Przemysła, czyli Władysława Łokietka, ale z czasów, gdy był jeszcze księciem sieradzkim i nikt nie stawiał na niego, może oprócz niego samego, że kiedyś będzie królem Polski, że uda mu się zjednoczyć Królestwo. No i na koniec jest pieczęć księcia Przemysła, dla nas bardzo ważna, ponieważ XIX-wieczny odrys tej pieczęci został wykorzystany w naszym logo muzeum. Naprzeciwko mnie trzy dokumenty, które mają sygnatury 1, 2, 3, aż tak miasta Sądza, czyli to są najstarsze dokumenty dotyczące naszego miasta. I są to potwierdzenia przywilejów lokacyjnych. Są to wystawione przez trzech polskich królów, czyli Michała Kornwita Wiśniewieckiego, Jana III Sobieskiego oraz Augusta II Mocnego. Ale starsze niż te dokumenty soleckie, są tutaj dokumenty na tej ścianie, są dokumenty związane z pod solecką krwią motorową. I to jest jeden z tych dokumentów, to jest potwierdzenie przywilejów dla orędów motorowskich, przedstawione przez Władysława IV. A drugi dokument to jest dokument Jana Kazimierza Wielący w Sialenerskie Porównie. Natomiast najstarszy z tych dokumentów, może najmniej efektowny, ale najstarszy to jest właśnie opis wsi Krośna z 1637 roku. W języku polskim, staropolszczyzną, można spróbować samemu sobie przeczytać i zobaczyć, jak to się ma do dzisiejszego stanu. Na tej sali jeszcze mamy tutaj dwie pieczęcie miejskie, soleckie, 18-wieczne. A druga sala to już są rysunki, plany związane z XIX i z XX wiekiem, bo mówimy o skarbach soleckich w Archiwum Państwowym Bydgoszczy. Ale oczywiście nie chodzi o skarby w takim znaczeniu materialnym, chociaż na przykład te dokumenty, gdyby trafiły na aukcję z oryginalnymi pieczęciami królewskimi, z podpisami, to na pewno miałyby wielką wartość materialną. Dla nas oczywiście one są bezcenne. Akurat te dokumenty są bardzo dobrze zabezpieczone. Całe szczęście. Natomiast na przykład na tej sali obok mamy dokument, który to jest najmłodszy rysunek, który znajduje się na naszej wystawie. I to są plany soleckiej gazowni z 1950 roku. No można powiedzieć, jaki skarb. Ale proszę Państwa, trzeba pamiętać, że gazownie, niektórzy jeszcze pamiętają, że nie tylko gazownie, na przykład na dworcach też były takie tabliczki zakaz fotografowania. Tak samo gazownie były traktowane jako budynki o znaczeniu strategicznym, był zakaz ich fotografowania, a nawet pracownicy mieli zakaz fotografowania się na terenie zakładu. Dlatego właściwie, jeżeli chodzi o solecką gazownię, to mamy jakieś jedno zdjęcie, czyli gdzieś w tle ta gazownia jest widoczna. Natomiast dzięki temu rysunkowi wiemy mniej więcej, jak ona wyglądała i jaki był rozkład pomieszczeń. No jest tam też trochę takich innych ciekawostek. Pierwsze wodociągi soleckie, sieć gazowa. Byłem zaskoczony w ogóle, bo myślałem, że to oświetlenie gazowe miasta to ograniczało się tylko tutaj do centrum, a okazuje się, że te lampy gazowe ciągnęły się aż na przedmieście toruńskie. Mamy osiedle robotnicza, gdzie widzimy na przykład z jednej strony to, co zostało wykonane, a także te budynki, które nie powstały, no bo na szczęście Niemcy przegrali wojnę, więc nie wszystkie plany ich udało się zrealizować. Tak jak mówię, ilość eksponatów jest stosunkowo ograniczona, ale za to można sobie pozwolić na taką spokojną i uważną kontemplację. I zanim zaproszę Państwa do zwiedzania, to jeszcze taka informacja na koniec, bo tutaj z panem Krzysztofem jeszcze mamy takie plany zorganizowania takich dodatkowych działań związanych z tą wystawą, czyli poświęconych na przykład źródłom genealogicznym i tym, jak można korzystać z nich w archiwum. Także proszę śledzić nasze media społecznościowe, bo o tych dodatkowych rzeczach też będziemy jeszcze informowani. A teraz już zapraszamy do zwiedzania. Dziękuję.
Thank you.